Przechodzimy do 9. ostatniego punktu porządku obrad. To jest oświadczenie o komunikacji. Czy ktoś z Państwa składa jakieś komunikacje, oświadczenie? Ja chciałam zapytać. Bardzo proszę, Pani Małgorzata Soczyńska, a w kąciku tutaj, ale z wyprostowaną nogą. Na prośbę Pana Andrzeja chciałam przybliżyć temat tablic informacyjnych, bo zdaje się, że temat jest bardzo często poruszany, natomiast nie jestem pewna, czy wszyscy zdają sobie sprawę z ilości i jakości tablic na terenie dzielnicy. Otóż tablic jest w tym momencie 9, znajdują się one wszystkie, pierwsza przy ulicy Bronowickiej na przystanku tramwajowym przy skrzyżowaniu z Rydla. Druga Rydla, ulica Rydla, plac Targowy. Trzecia to jest osiedle Bronowice Nowe przy pętli tramwajowej. Czwarta tablica, centrum osiedla Bronowice Nowe naprzeciwko sklepu Lewiatan, tam się ma punktu. Piąta tablica znajduje się przy ulicy Hamernia. Szósta na osiedlu Mydlniki na parkingu pod kościołem. Siódma tablica również w Mydlnikach na skrzyżowaniu ulicy Balickiej z Godlewskiego. Ósma tablica Bronowice Małe, ulica Tetmajera. Dziewiąta tablica to jest osiedle Widok Zarzecze u zbiegu ulic Machaja i Justowskiej. Chciałam tylko przybliżyć, że Komisja Informacji i Promocji wspiera zarząd w funkcji informacyjnej, a zajmuje się dokładnie objazdem tablic, przydzielaniem osób, które zajmują się obsługą i corocznie organizujemy objazd tablic wraz z dokumentacją zdjęciową. Jeśli ktoś ma życzenie, wszystkie materiały znajdują się u mnie. I chciałam Państwa zapewnić, że nie mniej niż 20% spotkań komisji dotyczy tematu tablic informacyjnych, co łatwo można przejrzeć w protokołach. Dlatego będę się upierać przy pozostawieniu w załączniku w punkcie F do uchwały z poprzedniej sesji, dokładnie druk 236 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy komisji. W punkcie F punktu dotyczącego obsługi tablic informacyjnych, gdyż komisja zajmuje się tym zagadnieniem. Teraz jeszcze, żeby przybliżyć Państwu, czym jest tak naprawdę prowadzenie tablic informacyjnych, obliczyłam, że na ten rok, zgodnie z cernikiem z IKIT-u, a mianowicie 500 zł za malowanie, 400 zł za malowanie tablicy, 150 za wymianę zadaszenia, 500 zł za drzwi z pleksji, 300 zł, które trzeba zapłacić za napis, że to jest tablica informacyjna dzielnicy 6, 500 zł, które jest policzone za tablicę korkową, a także 500 zł za przeniesienie każdej tablicy, wynosi to w sumie 7450 zł, żeby doprowadzić w tym roku, jedynie w tym roku, tablice informacyjne do kultury i czystości. Nie licząc w tym wstawienia w każdej z nich tablicy korkowej za sumę dla wszystkich tablic 4,5 tysiąca złotych, a także prowadzenia ich przez osobę za to do tego wyznaczoną. Tyle w temacie. Dziękuję. Ja mam jedno pytanie. Czy radni tu się zdeklarowali opiekować tablicami, opiekują się, czy też sporadycznie się opiekują, czy w ogóle te tablice są zapomniane? To znaczy, jeśli mogę, mam materiał zdjęciowy tutaj. Bardzo bym prosiła radnych opiekujących się tablicami, które były niedawno odremontowane, aby albo skupili się bardziej i przyłożyli do opieki nad tablicami, albo przekazali te tablice do innych członków Rady, którzy będą chętni i w stanie się tym tematem zająć. Dobrze. Ja mam jeszcze też taką prośbę, jakby tutaj przy okazji będę mówił to jeszcze później, ale Komitet Obywatelski Widok za Rzeczę zwrócił się z prośbą o rozwieszenie w widocznych miejscach plakatów informujących o obchodach Święta Narodowego z okazji 3 maja. Uchwalenia Konstytucji. Te plakaty są w biurze
Nie ma ich za wiele, ale myślę, że po jednym plakacie każdy z radnych powinien otrzymać i byśmy się tak umówili, że w pierwszej kolejności poza panią Maj, Elżbietą Maj, tak? Bo ma pod opieką dwie tablice, żeby rozwiesić po prostu na tablicach. Ale dzisiaj można jeszcze, jak to możecie Państwo już zabrać ze sobą, bo ten, i żeby faktycznie, zawisły te plakaty, wykorzystajmy te tablice, powiedzmy, na ten cel najbliższy. Czy ktoś Państwa ma jeszcze jakiś komunikat, informację? Jeśli nie, to ja mam garść informacji. Chciałbym pewne ustalenia już Państwu przekazać. Dotyczące budżetu partycypacyjnego. Pierwsze, szkolenie dla radnych dzielnic, którzy biorą udział w programie Dzielnice się liczą, odbędzie się w poniedziałek 6 maja o godzinie 17:30 w sali imienia Didla w Urzędzie Miasta Krakowa w Plac Wszystkich Świętych czy przez Szker. Czyli bardzo bym prosił, żebyśmy wszyscy wzięli udział w tym szkoleniu. 6 maja, godzina 17:30, sala Didla. Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych. Podam też Państwu, ale to Pan Jacek też już wyślę informację e-mailowo, terminy spotkań z mieszkańcami. Ustalone zostały 3 terminy wraz z miejscami i godzinami. Pierwszy termin, 14 maja, to jest wtorek, godzina 17, Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ulica Szablowskiego 1. Proszę przygotować sobie, zagospodarować czas od 2,5 do 3 godzin na takie spotkanie. Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się również w tym samym miejscu 4 czerwca, to jest też wtorek, od godziny 17. Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ulica Szablowskiego, a dokładnie w aulie tejże szkoły. Trzecie spotkanie 17 czerwca, poniedziałek, godzina 17, również Zespół Szkół Budowlanych nr 1. Teraz tak. Wszystkie są o 17? Wszystkie o 17. Ostatnia kiedy? Ostatnia 17 czerwca. 17 czerwca. Kolejny komunikat. W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 50 zapraszam Państwa serdecznie na Festyn Godowski, który będzie się w dniu 27 kwietnia w godzinach od 15 do 18 w Szkole Podstawowej nr 50. Nie, to jest 27, to jest ta sobota. Kolejna sesja planowana jest w dniu 16 maja o godzinie 18. Troszkę tutaj przyspieszamy, ale 16 maja, jeśli nic się nie wydarzy, o godzinie 18. Kolejna byłaby też tak w połowie czerwca i później bodajże 4 lipiec, to jest pierwszy czwartek lipcowy, gdzie dopinamy tematy przed wakacjami i później ostatni czwartek, tak będziemy planować, to był taki czwartek sierpnia, żeby się Państwo mogli pewnie w tym czasie wypocząć. Dalej, dni Bronowic odbędą się tradycyjnie 25 maja, to jest sobota w godzinach od 11 do 22, ale tak jak w poprzednich latach będą połączone z tygodniem osób niepełnosprawnych, kochanka z zajemnością, z takim piknikiem integracyjnym. Płynnie z pikniku integracyjnego przechodzimy, można już powiedzieć, integracyjne dni Bronowic. Tu osobą odpowiedzialną za organizację dni Bronowic jest członek zarządu Artur Śliwa. Proszę o ładowanie akumulatorów na ten dzień, abyśmy jako dzielnica spełnili oczekiwania naszych mieszkańców i osób niepełnosprawnych. I na koniec chciałbym złożyć serdeczne życzenia solenizantom, panu Jerzemu Topaczowi, panu Wojciechowi. Tak? Grzegorza nie mamy. Nie mamy Grzegorza. Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, zdrowia i satysfakcji, spełnienia odpowiedzialnej funkcji radnego dzielnicy. Szanowni Państwo, zamykam 27. sesję Rady Dzielnicy 6 Miasta Krakowa.
I dziękuję za